W dniach 1-3 czerwca odbyła się pierwsza konferencja liderów samorządów studenckich. Na zaproszenie Parlamentu Studentów RP i Samorządu Studentów UW do stolicy przyjechało kilkudziesięciu liderów samorządowych z całego kraju. Konferencja dotyczyła przede wszystkim przywództwa w samorządzie studenckim, ponieważ organizacja studencka to też zarządzanie dużą grupą ludzi. Wykład inauguracyjny wygłosił były premier Włodzimierz Cimoszewicz, który przyznał, że wiele obiecuje sobie po obecnym pokoleniu studentów. Jesteście najlepiej wykształconym pokoleniem w historii naszego społeczeństwa. Najbardziej otwartogłowym, najbardziej tak otwarcie patrzącym na świat. Myślę, że jesteście w stanie wprowadzić ogromnie wiele zmian i do swojego indywidualnego życia, w co pewnie mniej wierzycie, ale do naszego zbiorowego życia, do funkcjonowania naszego państwa. Aby wprowadzić zmiany nie tylko w swoim życiu, ale również poprawić działanie państwa, niezbędne są wrodzone cechy oraz ciągłe szlifowanie i doskonalenie swoich umiejętności. Wszystkiego nie jesteśmy w stanie się nauczyć, natomiast można nad tymi umiejętnościami, kompetencjami pracować i zdecydowanie to nam pomoże, że można ulepszać swoje cechy, ulepszać swoje umiejętności. Sami uczestnicy konferencji doskonale zdają sobie sprawę, że w działalności organizacji, którymi kierują, zawsze jest coś do poprawienia. Mamy tą pasję, mamy ten zapał, ale właśnie brakuje nam tego rodzaju jakiegoś takiego usystematyzowania i jakiegoś profesjonalizmu. Liderzy samorządów studenckich mieli okazję przećwiczyć występy przed kamerą, przyswoić zasady skutecznego zarządzania zespołem oraz nauczyć się rozwiązywać konflikty. Potrzebujemy się cały czas dokształcać, w tym wracamy do naszych samorządów i uczymy osoby, które w nich są, nowych umiejętności. Możemy tworzyć zespoły, możemy rekrutować nowe osoby i możemy być sprawnymi liderami. Istotnym elementem działalności organizacji studenckich jest również pozyskiwanie środków finansowych, które mogą przyczynić się do powstania wielu wartościowych przedsięwzięć. O tym, że jest to możliwe, przekonywał ekspert International Republican Institute. A key to success, well, the first one is not to be afraid of asking for money. The other thing is that you need to be patient, you need to take time and do not be put off by failures, because that's the you can fail once, you can fail twice, but that's part of life. Liderzy samorządowi obecni na konferencji już wybiegają myślami w przyszłość i liczą na podobne wydarzenie za rok. Poznałem bardzo wiele osób, bardzo dużo się dowiedziałem, dostałem bardzo wiele wskazówek, jak sobie radzić z wieloma aspektami kariery samorządowej i może politycznej kiedyś. Chciałbym może wrócić tutaj za rok i zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Podobne plany mają sami organizatorzy, którzy nie dopuszczają myśli, że tegoroczna konferencja była wydarzeniem jednorazowym. Ja myślę, że inicjatywa się spotkała z bardzo dobrym przyjęciem generalnie. W przyszłym roku na pewno planujemy kolejną edycję tej konferencji, natomiast chcemy też wyciągnąć wnioski z zapotrzebowania, które wynika z aktualnych działań w samorządach studenckich kraju, w tym również działań prawnych.